Każdy z nas zna legendę o mysiej wieży, piaście kołodzieju i królu popielu, którego zjadła mysza. Skąd wzięła się nazwa popularnej w całej Polsce budowli? Czy w legendzie o piaście kołodzieju i królu popielu jest chociaż część prawdy historycznej? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazało się, że historia nie uwiarygadnia legendy. Niestety. Zamek w Kruszwicy powstał bowiem w latach 1350-1355 i ufundował go Kazimierz III Wielki. To oznacza, że legenda, którą wszyscy znamy, nie może być prawdą. Skąd więc nazwa wieży, która jest pozostałością zamku? Są trzy teorie na ten temat. Pierwsza to właśnie legendarna opowieść o myszach, które pożarły popiela. Druga mówi o rodzie myszków, który panował w Kruszwicy. Ostatnia teoria wiąże nazwę z krzyżakami, którzy okupowali zamek. Widzieli oni w wieży odbicie niemieckiej mysiej wieży w Bingen. Zamek niestety nie przetrwał do naszych czasów. Został spalony przez Szwedów w latach 1655 i 1657 podczas potopu. Wcześniej był przez nich okupowany. Jako ciekawostkę warto dodać, że dziury w mysiej wieży to nie otwory okienne, a pozostałości po rusztowaniu. Szkoda, że dziur nie wyżarły myszy, bo wtedy rozszyfrowanie nazwy nie byłoby trudne.